Witam Państwa. Naszym gościem, a teraz konkretnie, jest Krzysztof Piesiewicz. Krzysztof Piesiewicz, polityk, artysta, prawnik. Może w odwrotnej kolejności. Witamy w studio. Dzień dobry Państwu. Pan Krzysztof Piesiewicz ma 50 lat, niespełna, żonę, 19-letniego syna i 15-letnią córkę. Z wykształcenia, jak powiedziałem, prawnik po Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat, syn adwokata i adwokatów nauczyciel. Obrońca w procesach politycznych, między innymi w procesie Radia Solidarność, oskarżyciel posiłkowy wraz z Edwardem Wendę w procesie zabójców księdza Jerzego. Artysta, współautor scenariuszy Krzysztofa Kieślowskiego, poczynając od roku 85, od Bez końca, poprzez 10 odcinków Dekalogu, wcześniej Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory, biały, niebieski, czerwony. Polityk. Członek Porozumienia Centrum, senator drugiej kadencji Senatu od roku 1993 w Ruchu dla Rzeczpospolitej. Do Senatu trzeciej kadencji kandydował z ramienia Solidarności. Tym razem nie udała się sztuka. Dla dobra sztuki i prawa Krzysztof Piesiewicz powrócił do palestry i do kina. I moje pierwsze pytanie. Co będzie z kinem? Z filmem. Krzysztof Kieślowski zapowiada, że zakrywa obiektyw, jeśli tak można powiedzieć. Czy to również znaczy, że pan łamie pióro? Zanim odpowiem na to pytanie, kilka sprecyzowań na temat mojego życiorysu. Do pięćdziesiątki tak zwanej, z czym troszeczkę brakuje, w tym wieku to już się liczy. Jeżeli chodzi o Ruch dla Rzeczypospolitej, w tej chwili raczej jestem związany bliżej z Solidarnością i chodzę swoimi drogami. I muszę przyznać szczerze, że takiego sprecyzowanego adresu politycznego w tej chwili nie mam. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia moich wewnętrznych nastrojów w tej chwili, czy też takiej rzeczywistości politycznej, jaka jest. Natomiast zapytał mi się pan o kino, co będzie z Krzysztofem Kieślowskim. Ja z nim pracuję już blisko 10 lat, ponad 10 lat od stanu wojennego. I w tej chwili Krzysztof Kieślowski zapowiedział, że swoją karierę jak gdyby zamyka, kończy. Myślę, że on zamyka tą karierę w tej formie wykonywania zawodu reżysera, jaki wykonywał. Jest bardzo zmęczony. To już jest 17 filmów, które myśmy wspólnie zrobili, a on jeszcze wcześniej przecież miał wielkie osiągnięcia w dokumentalistyce. Wcześniej zrobił kilka filmów fabularnych. Czyli po prostu jest w takim stanie psychicznym i fizycznym, że chciałby zmienić jak gdyby sposób wykonywania zawodu. Co to oznacza dla pana? Inaczej mówiąc, czy jest pan wyłącznie siamskim bliźniakiem filmowym Kieślowskiego, czy jest pan w stanie funkcjonować w tej sztuce sam? To znaczy, ja mogę funkcjonować sam, tylko że ta przygoda intelektualna 10-letnia z Krzysztofem Kieślowskim to było coś więcej niż tylko pisanie scenariuszy. Ja w zasadzie byłem od pierwszego zdania scenariuszowego z nim razem do ostatniej sklejki filmowej. Czyli jak gdyby on mi pozwalał na partycypowanie w tym całokształcie drogi dochodzenia do tego efektu końcowego, jakim był ten godzina i 37 minut obrazu. Czyli jak gdyby uczestniczyłem w tym wszystkim wspólnie z nim. Tak samo bo z kompozytorem, Zbyszkiem Preisnerem, tak samo z operatorami, którzy uczestniczyli od początku swojej pracy do ostatniej sklejki. A więc gdybym ja w tej chwili zaczął pisać, co troszeczkę próbuję robić, niezależnie scenariusze, to ja bym tylko był producentem pewnego towaru, który sprzedawał. Krzysztof Kieślowski, jak pan powiedział, zmieni sposób funkcjonowania. Pan tych sposobów funkcjonowania ma przynajmniej ze trzy. Zapytam może tak. Który jest najważniejszy? Sztuka, polityka czy prawo? To wszystko się zazębia. Gdybym miał tak odpowiedzieć wprost, być może nie byłbym scenarzystą, gdybym nie był wcześniej adwokatem. I nie bym był działaczem społecznym, politycznym, gdybym też nie był adwokatem. A co pan wypisuje dzisiaj w swojej ankiecie personalnej i z czego chleb powszedni zjada? Z którego ze swoich zawodów? Adwokat. Adwokat. Adwokat, tak. Adwokatura jest praprzyczyną pisania, może nie zupełnie, ale w dużej części. Adwokatura jest praprzyczyną mojej działalności politycznej. Więcej, ja w tej działalności politycznej widzę przedłużenie swojej działalności adwokackiej. To jest tak, jak gdybym przyjął pełnomocnictwo do obrony, czy też reprezentowania interesów od większej ilości osób. Kiedy byłem w Senacie, byłem senatorem, głównie skupiałem się na problematyce legislacyjnej.
A więc tak jak gdyby przedłużałem to tylko w szerszym zakresie, w szerszym kontekście. Bardzo lubiłem tą pracę. Przez rozwiązanie parlamentu parę rzeczy zostało przeciętych, przerwanych. Pracowałem nad kilkoma ustawami. Dotyczyło to ewentualnej inicjatywy ustawodawczej Senatu. Przegrałem te wybory niewielką ilością głosów, bo w Warszawie zdobyłem około 190 tysięcy głosów i chciałem w tym Senacie dalej pracować. Właśnie nie tyle mnie interesowały gry polityczne, co interesowała mnie właśnie taka bardzo konstruktywna praca nad konkretnymi zadaniami, które są w tej chwili dla Polski potrzebne. Pomówmy w takim razie o polityce. Był pan identyfikowany z Porozumieniem Centrum, kiedy przypomniałem panu RDR, a z klubem RDR-u był pan związany już po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, żachnął się pan. Jakie w takim razie są pańskie stosunki dzisiaj z prawicą? Jak rozumie pan sytuację w tym środowisku? Proszę pana, ja generalnie uważam, że należy wreszcie przeciąć to, co się nazywa, jakie są stosunki z prawicą. Pod pojęciem prawicy możemy rozumieć osoby, które tą prawicę w tej chwili, w tym czasie, teraz reprezentują, a możemy myśleć o prawicowości w tym szerszym tego słowa znaczeniu, jako o pewnym kompleksie wartości, czy też o pewnym sposobie realizowania demokracji, czy też sposobie realizowania wspólnoty zorganizowanej w państwo, wspólnoty narodowej. Ja uważam, że moje poglądy w kontekście funkcjonowania państwa, w kontekście pewnych imponderabiliów, które są istotne dla Polski właśnie teraz, w ciągu tych kilku lat po odzyskaniu niepodległości, to te moje poglądy można nazwać prawicowymi. Jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania państwa, o sposób funkcjonowania prawa, o ustrój państwa. Natomiast oczywiście z punktu widzenia takiego spojrzenia społecznego, na zagadnienia socjalne, na zagadnienia społeczne, jestem umiarkowaną bardzo prawicą. A więc cóż, no może mieszczę się w tym, co się nazywa centroprawicą. A być może mieszczę się w tym, nad czym pracują najtęższe głowy w tej chwili, intelektualne i europejskie i światowe. To jest to, co się nazywa obumieraniem pewnych idei czy doktryn, które swoją historią sięgają XIX wieku. One są w tej chwili zupełnie aktualne. W związku z tym może jestem tym albo tą osobą, która tak myśli jak Kołakowski, który mówi, że chciałoby się coś skonstruować takiego, żeby był to konserwatywno-liberalny socjalizm, prawda? No, kiedy człowiek, który się przyznaje do prawicy, odczuwa wspólnotę z Leszkiem Kołakowskim, robi się dziwnie. Istnieją dwie części ciała, prawa i lewa, i one są równie uprawnione. Ja chcę zapytać, czy ten podział prawica-lewica w ogóle jest uprawniony? Czy nie lepszy byłby może podział na konserwatyzm i liberalizm? Jeżeli bym tak zapytał, czy słusznym pańskim zdaniem byłoby na przykład utożsamienie prawicowości z konserwatyzmem, czy to jednak nie to samo? Proszę pana, no jeżeli czyta się te podstawowe encykliki papieża Jana Pawła II, które mówią, załóżmy, o problemach społecznych, gospodarczych, no to widzimy, że jest pewne zamieszanie, że jedynym człowiekiem, który, znaczy jednym z niewielu ludzi, który wyciąga wnioski z doświadczeń XX wieku i drugiej połowy XIX wieku, jest właśnie papież, który serwuje nam encykliki, takie na przykład jak Sollicitudo Rei Sociali czy Centissimus Annus, gdzie oczywiście mówi się o prawie własności, gdzie mówi się o wolnym rynku, tylko troszeczkę innym językiem, troszeczkę z innymi akcentami. Mówi się o demokratycznym kapitalizmie, o wolnej ekonomii, prawda? Bierze się pod uwagę doświadczenia dwudziestowieczne. Na przykład nie kwestionuje się, czego ja nie mogę pojąć w ugrupowaniach prawicowych polskich, to jest katastrofa. Negowanie czy też zwalczanie organizacji pracowniczych, dobrze funkcjonujące, światłe, rozumiejące problematykę gospodarczą i społeczną, związki zawodowe są trwałym i niezbędnym elementem demokracji. Jeżeli ich nie będzie, w to miejsce wejdzie coś innego. Nie wiadomo co, nowa utopia, nowe sztandary, czarne, czerwone, nie wiadomo. W związku z tym tego nie rozumiem. I z tego punktu widzenia, z tą częścią prawicy, która walczy z organizacjami pracowniczymi, uważam, że nie mogę się pogodzić, bo uważam, że to jest szkodliwe dla Polski. Wróćmy do konserwatyzmu. Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim zrobiliście Dekalog, film, który podbił podaj cały świat. To film o przykazaniach. Czy przykazania są po to, by je zachowywać, czy interpretować? Czy znaczą tyle, ile znaczą, czy znaczą tyle, ile się
zechce w danym momencie włożyć w nie swojej woli i treści. Proszę pana, jak w momencie, kiedy ja przystępowałem do kreowania scenariuszy dekalogu, tych 10 filmów w oparciu o 10 przykazań, jak gdyby świadomie odsuwaliśmy wszystko to, co się wiąże z teologią, z nową wykładnią. Natomiast chciałem między innymi powiedzieć coś takiego, że jak ja byłem małym dzieckiem i chodziłem na lekcje religii, to wychodziłem po 10 przykazaniach, które były omawiane, z kompleksami, z poczuciem grzechu. Tutaj chciałem to inaczej na to spojrzeć, że jest to 10 propozycji, 10 kierunkowskazów. Spróbuj, wiadomo, że jesteś grzeszny, że nie możesz wszystkiego udźwignąć, ale zobacz, jest takich 10 propozycji przyniesionych od Boga. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to jest 10 podstawowych kanonów naszej cywilizacji. Jest to sprawdzone. Dotknij tego. Weź się za bary z tymi przykazaniami. Jeżeli ci się uda, zobaczysz, życie może będzie lepsze, pełniejsze. Może będziesz w większej wspólnocie, może będziesz dostrzegał ludzi. Czyli jako propozycje, jako kierunkowskazy. Z tego punktu widzenia oczywiście jestem konserwatystą, bo uważam, że jest to 10 propozycji, których być może nikt z nas do końca nie może udźwignąć w pełni. Natomiast spróbujmy dostrzec, że takie kanony są, że takie zasady istnieją. Osobiście chyba najbardziej zadziwił mnie dekalog pierwszy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Film o komputerze, film o nadmiernym zaufaniu człowieka do maszyny. Czy pan rzeczywiście tak myśli? Czy w swoim życiu codziennym nie posługuje się pan tą maszyną? Nie spuszcza się pan na gadżety? Proszę pana, we wszystkich filmach, które myśmy zrobili i we wszystkich scenariuszach, w oparciu o które były tych 17 filmów zrobionych, jest zapewne jeden element jest trwały. Nie wszystko można policzyć, nie wszystko można zmierzyć. Jest pewna tajemnica życia. Są pewne sprawy, których do końca nie możemy wytłumaczyć. Człowiek jest transcendentny. Jest wartością najwyższą, ciągle dowiadujemy się o czymś nowym i ta tajemnica życia być może jest tym elementem najciekawszym, najpiękniejszym, który towarzyszy naszej egzystencji. I tym fetyszem w tej chwili jest ta wielka technologia, technika, która oczywiście ma również swoje niebezpieczeństwa. Znaczy, kryją się w tym również niebezpieczeństwa, ale tym fetyszem może być również pieniądz. Tym fetyszem może być szereg innych elementów, które towarzyszą naszej cywilizacji. Myśmy chcieli tylko powiedzieć, że to nam nie załatwia kilku pytań, to nam nie daje wielu odpowiedzi. Pozostajemy ciągle w kręgu bardzo wielu pytań bez odpowiedzi. I musimy zawsze o tym pamiętać. Czy technika sprawdza się w polityce, w badaniach społecznych, w badaniach opinii? Czy to właśnie jest fetysz? Pytam już teraz polityka, człowieka, który na własnej skórze porównywał wyniki wstępnych sondaży, a następnie ilość kartek wrzuconych do urn. Proszę pana, jeżeli to jest robione uczciwie i bardzo profesjonalnie, to w takich obliczeniach związanych z wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi, w zasadzie wskazują nam, te wyniki są przybliżone do wyników ostatecznych. Oczywiście one nam nie precyzują dokładnie, ale powiadam, punktem wyjścia musi być bardzo wysoki profesjonalizm i ogromna uczciwość. Ja pamiętam, widziałem, nie wiem czy nie w pana telewizji, a może nie, kiedyś pewną audycję, gdzie dziennikarz stawiał w ten sposób pytania, gdzie wiadomo było, że jakie muszą paść odpowiedzi. To było po demonstracji jakiejś na Starym Mieście, kiedy interweniowała policja i dziennikarz stawiał pytanie, czy policja ma prawo interweniować, jak jest demonstracja. Oczywiście wszyscy mówili tak, tylko czyli powstaje pytanie, kiedy ma prawo interweniować. A więc jest kwestia sposobu stawiania pytań, wybór próby, dotarcie do wszystkich środowisk, do tej przeciętnej. Mnóstwo w tej chwili sondaży i pytań. Zapytam w takim razie może o pytanie. Jakie pytanie wydaje się panu w tej chwili najważniejsze do postawienia polskiej klasie politycznej, a w rezultacie polskiemu społeczeństwu o wybór sposobu
istnienia zbiorowego, politycznego w ciągu najbliższego roku przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Jakie by pan postawił pytanie, gdyby miał pan tę jedną ankietę skierować do ludzi? Proszę pana, jakie pytanie? O co chodzi w tej grze politycznej? No, na o jaką pytanie, Polskę chodzi? Na takie pytanie ludzie niezwiązani z polityką oczywiście nie udzielą odpowiedzi. Ale to nie jest pytanie proste. Ale pan mnie się zapytał, jakie pytanie udzielił politykom? Również. Politykom, o co im chodzi w tej grze politycznej? Na przykład, o co chodzi panom, którzy przez kilka miesięcy nie mogli wybrać prezydenta Warszawy? Może najpierw powinien sobie postawić pytanie, jakiego chcą wybrać prezydenta? Bo ja nie wiem, o co tam chodziło. Dla mnie to jest kompromitujące. Dla mnie jest kompromitujące, że kilka miesięcy Rzeczypospolita Polska nie ma komendanta policji, a ludzie się boją wyjść na ulicę. Jest to kompromitujące. To kompromituje całą klasę polityczną, od lewa do prawa. Nie może być tak. Są pewne sprawy, są pewne wartości, są pewne działania, które w normalnym, demokratycznym państwie z punktu widzenia interesów całej wspólnoty, jaką jest Polska, muszą być załatwiane szybko, profesjonalnie i w interesie tych ludzi. Jest kilka wartości, które muszą być realizowane. A czy odpowiedź chodzi o stołki albo, mówiąc dosadniej, chodzi o zaspokojenie interesu mojego elektoratu? Uważa pan za odpowiedź niewłaściwą, gdyby takiej odpowiedzi udzielili panu na przykład aktywnie walczący o posady i zaspokojenie interesów swojego elektoratu ludzie PSL-u? Proszę pana, tak jak powiedziałem, jest kilka spraw, gdzie stołki powinny być odsunięte. Dla mnie, powtarzam jeszcze raz, brak możliwości wyboru komendanta policji, brak możliwości przez kilka miesięcy wyboru prezydenta Warszawy, to jest samorząd. Tu są konkretne sprawy do załatwienia. Tu są dziurawe ulice. Tutaj źle działają różne instytucje publiczne. Tu jest dużo do zrobienia. I nie wolno tracić czasu. Więcej, być może ten czas Polsce na przebudowę jest dany na bardzo krótko. My musimy okrzepnąć w pewnych instytucjach. Musimy przyzwyczaić się do pewnych mechanizmów. Wspomniał pan sprawę samorządu Warszawy. To przykład podziału wśród prawicy. Część prawicy bojkotowała te wybory wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, druga część prawicy. A niech pan zwróci uwagę, że pan nie wie, dlaczego bojkotowany był. Bo pan tylko wie jedno, że był spór o osobę. Natomiast nie było w ogóle artykułowane to w prasie, a i nie było przez środki masowego przekazu. Nie było artykułowane, w jakiej sprawie był ten konflikt. A czy pan wie, w jakiej sprawie był ten konflikt i w jakiej sprawie w ogóle prawica tak strasznie się... Proszę pana, nie wiem, ponieważ nie wiem, jaki program ma pan Bareja, nie wiem, jaki program pan miał pan Nowina Konopka, nie wiem, jaki program mieli inni, którzy startowali. I gdybym ja wiedział, to bym wiedział, o co idzie wojna. Natomiast podejrzewam więcej, wiem, że te sprawy nie były istotą zagadnienia. To była walka o to, kto kogo, kto będzie miał wpływy, kto obsadzi wiceprezydentów, kto obsadzi inne stanowiska w samorządzie warszawskim. Nie wiem, może akurat palec Boży, pan Bareja będzie doskonałym administratorem i prezydentem Warszawy. Być może tak się stanie, ale my tylko możemy wierzyć w to. Natomiast my nie mamy podstaw merytorycznych do takiej odpowiedzi. Zatrzymajmy się w tej sprawie, może nie dlatego o tym mówię. Kraju ona interesuje, ale jest w jakiś sposób symptomatyczna. Tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL udowodniły, że potrafią skutecznie walczyć o władzę, nawet mając mniejszość. Zapytam, czy ten tak zwany obóz postsolidarnościowy, od Unii Wolności po rozdrobnioną prawicę, ma taką umiejętność? Czy to jest obóz, który może się zjednoczyć i zdobyć władzę, czy też będzie musiał ulec właśnie tym specjalistom od władania, którzy tym krajem władali bardziej lub mniej skutecznie przez 40 lat? Proszę pana, musimy, żeby mógł odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wprowadzić pewną kategorię odpowiedzialności politycznej za określone działania. Musimy się cofnąć do 19 września 1993. Trzeba powiedzieć sobie wprost, ja bardzo rzadko o tym mówię publicznie, w tej chwili powiem, że dla mnie wszystkie gry polityczne, które miały miejsce przed 19 września, kompromitują obóz postsolidarnościowy. Szeroko pojęty. Niepodległościowo-demokratyczny, jak to chce, możemy to nazwać. Było wiadomo, że przy takiej ordynacji, która była wprowadzona, notabene wprowadzona rękami również tak zwanego obozu solidarnościowego, czy szeroko pojętej opozycji demokratycznej sprzed 1989 roku. Tak głosował KPN, tak głosowało Porozumienie Centrum w parlamencie. Była taka ordynacja, jaka była. Każdy wiedział, uczeń liceum, że jest 8% próg
i 5% próg do przejścia. Były lepsze lub gorsze badania opinii publicznej. I było wiadomo, że przy takim rozdrobnieniu, że przy takich awanturach, że przy takim skotłowaniu świadomości obywateli przez nich samych, ponieważ te awantury również były nie do rozszyfrowania, w jakiej sprawie, w jakim celu, o co chodzi, o jakie wartości, o jaką przyszłość, o jaką Polskę, jakie tutaj decydują fobie, oparte na jakich przyczynach, na jakich podstawach. Wiadomo było, że ludzie tak rozdrobnieni oddają w zasadzie głosy swojego elektoratu do kosza, ponieważ ci ludzie, czyli prawie 30% obywateli oddało głosy do kosza. To oczywiście i to jest wina polityków. A ja pytam w związku z tą przeszłością. To nie jest płacz nad przeszłością, ponieważ dzieje się to w dalszym ciągu. Ponieważ otwiera pan codziennie gazetę i pan widzi, że tu powstaje jakieś ugrupowanie, gdzie się łączą, następnie się dzielą. Tu powstaje ugrupowanie, łączą się i dzielą. W zasadzie nie wiadomo również, o co chodzi. Więc moje pytanie, czy w takim razie ta cała prawica, ta cała postsolidarność ma przyszłość? To samo dzieje się w Unii Wolności. Czy pańskim zdaniem, czyli pan zdaniem adwokata Krzysztofa Piesiewicza, jeżeli się dobrze życzy temu krajowi, być może należy oddać po prostu władzę tym, którzy się nie dzielą, a więc lewicy, a więc PSL-owi, a więc tym, którzy w sposób zdeterminowany walczą o rację swoje i swojego elektoratu. Nie, proszę pana. Należy po prostu się zastanowić, i być może tutaj narażę się niektórym, nad tym, czy ci ludzie, którzy organizują tak zwany obóz postsolidarnościowy, czy oni jako organizatorzy wspólnot politycznych do tego się w ogóle nadają. A czy obóz postsolidarnościowy to w ogóle jeszcze nośne hasło? Czy ja to używam. Czy ten podział na tych wnuków i prawnuków, tych, co spali na styropianie, ma jeszcze szansę rację bytu w 1994 roku? Czy trzeba z tym po prostu totalnie skończyć? Proszę pana, mi się wydaje, że życie wskazuje na to, że tak zwane pojęcie szeroko pojętej opozycji demokratycznej sprzed 1989 roku jest aktualne wobec wydarzeń, które mają miejsce. Ja nie chcę w tej chwili być tutaj generalnym krytykiem poczynań rządu premiera Pawlaka, ale pewne rzeczy mnie niepokoją. Pewien stosunek do reformy samorządu. Nie widzę tego w sposób jakiś strasznie groźny, ale widzę tendencje, widzę kierunek, widzę nawyki do centralizmu. Drobna sprawa, proszę pana, która zapewne 90% telewidzów nie interesuje. Słyszę, że w Ministerstwie Kultury tworzy się tak zwany holding dystrybucji filmów, czyli kina w jedną wielką spółkę się łączy ponownie. Skąd jest ten pomysł? Dlaczego? Dlaczego właśnie nie pluralizować dystrybucji filmowej? To jest taki, wie pan, drobiazg, problem obsadzania stanowisk. Stosunek do prywatyzacji i reprywatyzacji. Dobrze. Wrócę do tych tematów jeszcze, żeby dokończyć. Pan próbował dostać się do Senatu. Oraz proszę pana, bo muszę odpowiedzieć, dlaczego trzeba się łączyć. Dla mnie, jeżeli w głowie polityków narodził się pomysł związany z ustawą o tajemnicy państwowej, to nieważne, że wycofano, tylko chodzi, jeżeli powstaje taki pomysł, gdzie wolna prasa i w ogóle wolność mediów w pierwszym okresie budowy demokracji i później stanowi w ogóle fundament budowania zdrowo funkcjonującego społeczeństwa, ponieważ jawność życia publicznego jest istotą demokracji. Tak? Żeby zakończyć poprzedni wątek rozmowy, jak powiedziałem, kandydował pan z Solidarności do Senatu. To się nie udało. Określił się pan jako polityk prawicowy. Jak pan w takim razie ocenia solidarnościowy projekt konstytucji? Czy pod takim projektem konstytucji polityk prawicowy może się podpisać? Czy to nie jest totalnie lewicowe myślenie właśnie? Proszę pana, szaleństwo w mediach. Nikt jeszcze w sposób rzeczowy nie opisał tego, co w tej konstytucji jest. Co w tym projekcie? Tak, co w tym projekcie konstytucji jest. Tam nie ma żadnej lewicowości. Tam nie ma żadnych konstytucyjnych zapisów o obligacji państwa do zapewnienia pracy, mieszkania, świadczeń socjalnych i tak dalej. Tego nie ma. To jest, nie wiem, czy to jest świadomie, czy nieświadomie opisywane w środkach masowego przekazu, że tak jest. Niektórych oczywiście. To jest nieprawda. Jest to konstytucja, która jest oparta w znacznej części na pewnym kodzie aksjologicznym, wyjętym z tych dwóch encyklik, o których mówiłem, wspaniałych encyklik, które również nawiązują do myśli liberalnej,
te encykliki atakują doktrynę liberalną, ale nie atakują instytucji liberalnych, a więc prawa własności, wolnego rynku i tak dalej. Czyli to w tej konstytucji jest plus, w tej konstytucji zapisane są te prawa, które przez Polskę już dawno są ratyfikowane przez, w konwencjach międzynarodowych. Tam nie ma nic wyjętego z socrealizmu, tam nie ma nic takiego, co mogłoby scharakteryzować tą konstytucję jako lewicową. Odpowiedź jest jednoznaczna, a teraz w takim razie do kultury. Pan już napomknął na ten temat. Po pierwsze chciałem zapytać, czy pańskim zdaniem kultura powinna być dotowana z budżetu? Jak pan ocenia, żeby mówić o konkretach, po pierwsze odsunięcie pani Izabeli Cywińskiej z Fundacji Kultury i opanowanie przez ministerstwo tej fundacji? Proszę państwa, może panie redaktorze, ja jestem generalnie przeciwnikiem, żeby jakąkolwiek fundację opanowała jakiekolwiek ministerstwo, prawda? To jest po pierwsze, dlatego oceniam odsunięcie akurat pani Cywińskiej, nie z punktu widzenia, że to jest pani Cywińska, tylko sposób załatwienia sprawy, oceniam oczywiście negatywnie. Nie wchodzę w tej chwili w te wszystkie jakieś awantury, które towarzyszyły zmianie sposobu zarządzania tą fundacją. Natomiast jestem przeciwnikiem wkładania ręki przez urzędników do różnych przedsięwzięć, które mają na celu jakoś taki rzeczywisty, samorządy czy coś społeczny mechanizm. W środowisku kulturalnym, jak w prawicy, wyłącznie sprawy personalne. Ostatnio wybuchła sprawa pana Waldemara Dąbrowskiego, kontroli NIK-u, bliski panu temat kinematografia. Jak ocenia pan działalność tego urzędnika w Komitecie Kinematografii? Proszę pana, nie znam tej kontroli dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli. To jest po pierwsze, więc nie mogę... Też nie o to pytam. Pytam o działalność pana Dąbrowskiego z punktu widzenia pana, realizatora filmów. Chcę, proszę pana, natomiast powiedzieć jedną rzecz. Ja byłem zawsze w komfortowej sytuacji, ponieważ nie korzystałem z ani jednej złotówki wyjętej tutaj z kieszeni podatnika na produkcję filmową, więc akurat mam tutaj czyste konto. Przed 89 rokiem oczywiście tak, przy dekalogu, bo to były zupełnie inne czasy, ale już po 89 roku nie. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że jest fenomenem, że w Polsce produkuje się od 30 do 35 filmów rocznie. To dużo czy mało? No mogę panu na przykład powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii produkuje się 1/3 tego albo jeszcze mniej rocznie. To bardzo dużo. W Polsce produkuje się z punktu widzenia potencjału polskiego, produkuje się ogromną ilość filmów fabularnych. Tak, ale ja bym chciał na konkretnie odpowiedzieć. Dobrze. Czy pańskim zdaniem Komitet Kinematografii dobrze działa? W tym się będzie kryła odpowiedź na pana pytanie. Ktoś jednocześnie te filmy się nie zwracają. No to. Ktoś te pieniądze zorganizował. Ktoś stworzył warunki do tego, żeby ogromna armia ludzi, twórców filmów, scenografów, aktorów, operatorów, reżyserów, dźwiękowców, tych wszystkich ludzi, przez te lata, żeby oni mieli pracę. I warto to wziąć pod uwagę. Więcej, często ci ludzie nie zasłużyli z efektami swojej pracy na to, żeby polska kinematografia w sposób tak silny funkcjonowała. Nie wiem, czy efektywny, ale żeby funkcjonował, ktoś to zorganizował. Czy ten ktoś to Waldemar Dąbrowski? Był to człowiek, który stał na czele instytucji, która administrowała tym. Więc dobrze to robił? Stworzył warunki, żeby polskie kino nie umarło w ciągu ostatnich kilku lat. W raport NIK-u nie wchodzę. Dziękuję. Przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu, do sprawy sądownictwa. W czasach komunistycznych, w wolnym procesie, a jednak politycznym, udało się panu wraz z mecenasem Wendem uzyskać wyrok skazujący na zabójców księdza Jerzego. Nie udało się to powtórnie w tym roku. Proces przeciwko generałom Ciastoniowi i Płatkowi zakończył się uniewinnieniem. Czy to dowodzi autentycznej niezawisłości sądu, czy też dowodzi, że sąd właśnie niezawisły nie jest? Jesteśmy na etapie po wyroku pierwszej instancji. Czekamy na uzasadnienie wyroku i piszemy rewizję.
od tego wyroku uniewinniającego. W związku z tym nie będę publicznie krytykował tego orzeczenia, chociaż z nim się nie zgadzam i dlatego będę zakładał od tego, będę wnosił od tego wyroku rewizję. Natomiast jest coś innego w tej sprawie. Dochodzenie do narady w pokoju sędziowskim. Uważam, że to, co się działo w postępowaniu przygotowawczym oraz nieuwzględnienie szeregu wniosków przez sąd musiało doprowadzić do takiej konkluzji, jaką był wyrok. Pamiętajmy o tym, że wyrok nie tylko musi być wyrokiem zgodnym z prawem, zgodnym z normami kodeksu postępowania karnego, ale wyrok również musi być mądry. Wydaje mi się, że tego ostatniego elementu w tym wyroku zabrakło. Czy żyjemy już w tej chwili w bardziej bezpiecznym kraju? 5 lat temu, w roku 89, w centrum stolicy zginęła bardzo bliska panu osoba. Czy w ciągu tych 5 lat udało się ustalić przyczyny i znaleźć sprawców? Nie, ta sprawa, bardzo osobista moja sprawa, bardzo bolesna, zakończyła się umorzeniem postępowania i niewykryciem sprawców. Natomiast dąży pan do jakiejś, zmierza pan do jakiejś szerszej oceny tego, co się dzieje. Moim zdaniem w Polsce bardzo mocno przyciśnięto pedał związany z przekształceniami w zakresie ustroju gospodarczego. Niektórzy mówią, że nawet za bardzo przyciśnięto ten pedał. Ja z perspektywy 4 lat, może jeszcze 2 lata temu uważałem, że tak, w tej chwili uważam, że nie. Natomiast nie wykonano jednego. Równolegle powinniśmy być świadomi, a szczególnie powinna być świadoma klasa polityczna w Polsce, że przy transformacji musi być równolegle budowane silne, demokratyczne, nowocześnie funkcjonujące państwo. Dlatego, bo wiadomo z doświadczeń różnych krajów, różnych państw, że niekontrolowane procesy, gdzie tylko wyzwala się energię, inicjatywę, bez zabezpieczenia infrastrukturą prawną i instytucjami prawnymi, tworzy się ogromne pole do wykorzystania przez tak zwanych ludzi nie tyle pracowitych, lojalnych, uczciwych, co przez cwaniaków. I jak gdyby forsuje się model osoby tylko z tak zwaną siłą przebicia, jak to się mówi. Zadając panu pytanie osobiste. I nie zabezpieczono tego procesu przekształceń gospodarczych silnie budowaniem silnie funkcjonujących struktur prawnych i służb związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Zadając panu pytanie osobiste, człowieka na świeczniku, wybitnego adwokata i artysty, którego spotyka coś bardzo bolesnego w centrum stolicy, pytam metaforycznie, jeżeli taka sprawa kończy się umorzeniem, co dzieje się w małych miejscowościach, gdzie co sekundę słyszymy o mordach, napadach, rabunkach. W związku z tym pytanie, czy kraj, w którym żyjemy, jest krajem już zanarchizowanym, czy jest pan za zwiększeniem penalizacji? Co pan na przykład sądzi o pomyśle niedawnego pańskiego politycznego kolegi, też prawnika, pana Kaczyńskiego, o karaniu nawet osób nieletnich, które popełniają przestępstwa, 13-letnich dzieci? Proszę pana, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, albo z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej, ponieważ nie dokładamy należytych starań i nie ma woli politycznej, moim zdaniem do dnia dzisiejszego nie ma woli politycznej, zdecydowanej woli politycznej, żeby przeciąć eskalację organizowania się przestępczości. Penalizacja, czyli wymiar kary, to jest ostatni element w walce z przestępczością. To są w ogóle fantazje. To jest bardzo dobre pod publikę. To jest bardzo dobre w propagandzie. Myśmy mieli przykłady w okresie PRL-u, gdzie robiło się procesy pokazowe, ponieważ były ogromne nadużycia mięsne, to się robiło jeden proces mięsny i żądało się kary śmierci, prawda? Ale to nie załatwiało problemu, że z dziesiątek zakładów, czy tam setek i tysięcy zakładów, robotnicy wynosili pod okryciami towary, gdzie były nadużycia, gdzie dyrektorzy, były całe wielkie organizacje przestępcze i tak dalej. Istotą zagadnienia jest nieuchronność kary. To również może brzmieć jak truizm, czyli inaczej, istotą zagadnienia jest ogromny wysiłek społeczny,
polityczny zbudowania mechanizmów, które zapobiegają przestępczości oraz tworzą nieuchronność kary. A więc dobrze funkcjonująca policja, która ma zaufanie społeczne. Pan mieszkający w określonej dzielnicy musi znać swojego dzielnicowego. Pan wyjeżdżając może zadzwonić do dzielnicy i powiedzieć: ja wyjeżdżam, jak pan, panie Kazimierzu czy panie Józefie będzie przechodził, niech pan zajrzy do mojego mieszkania. Czyli pan musi mieć zaufanie do tego dzielnicowego. Dzielnicowy musi pana znać, muszą być stójkowi, musi pan się nie bać wracać do domu. Ulice muszą być oświetlone, sąsiedzi muszą ze sobą współpracować. Policja musi być rzeczywistym sprzymierzeńcem i partnerem życia wspólnot osiedlowych, w dzielnicy, na kilku ulicach. Trzeba ten cały mechanizm wyzwolić. Do tego jest państwo, żeby to zorganizowało. Trzeba szkolić ludzi, którzy będą znali się na przykład na gospodarce, żeby mogli ścigać przestępstwa gospodarcze i szarą strefę. Trzeba wreszcie wyzwolić chęć zablokowania polskich granic, przez które masowo dokonywany jest szmugiel. To nie są wcale takie trudne operacje, tylko muszą być ludzie sprawni, z wolą działania, z chęcią działania. Nie ma innej możliwości, jeżeli chcemy, żeby sądownictwo z kolei dobrze funkcjonowało, a więc żeby penalizacja była dobra. Kodeks karny przeważnie mówi od roku do lat 10, więc muszą być mądrzy sędziowie. A mądrzy sędziowie przyjdą wtedy, jeżeli po pierwsze będą mieli prestiż społeczny, a po drugie będą należycie wynagradzani. Trzeba niestety płacić, bo najwybitniejsi ludzie z sądownictwa uciekną. Trzecia Rzeczypospolita musi mieć trzecią władzę, która jest niezawisła, niezależna, ale przede wszystkim mądra i ciesząca się prestiżem społecznym. Nic dodać. Dziękuję panu Krzysztofowi Pisiewiczowi. Dziękuję państwu.